Witajcie, nie będzie to jednak kolejny odcinek z serii Let's Play, tym razem musimy zająć się o wiele ważniejszą sprawą, a mianowicie chodzi tutaj o to, w jak bezmyślny sposób działania polityczne zamykają drogę polskim internautom do wolnych i niezależnych informacji, do dostępu do tego, co jest nam potrzebne i co jest nam gwarantowane przez wolny i niezależny internet. Chodzi tutaj mianowicie o forsowaną przez wiecznie zakochanych w amerykańskim śnie polskich polityków, głównie tych, którzy uczestniczyli w szczytach podczas naszego przewodnictwa w Unii Europejskiej, polityków, którzy bez zastanowienia i odrobiny zdrowego rozsądku starają się realizować myśli naszych drogich sąsiadów zza oceanu, nie zastanawiając się, jakie konsekwencje to za sobą poniesie. Jeżeli nie chcecie cenzury Wikipedii, sprawdzania waszych prywatnych zdjęć na portalach społecznościowych oraz wielu innych rzeczy, o których dowiecie się z odnośników u mnie w opisie, weźcie udział w petycjach i poczytajcie o tym. To nic nie kosztuje, zajmie naprawdę niewiele czasu, a możemy postarać się, aby Polska nie popełniła kolejnego dużego błędu, zaraz obok wielu krajów, nie tylko w Europie, ale również na świecie. I nie popełniajmy dalej błędów podobnych do ustawy refundacyjnej, o której jest ostatnio tak głośno. Wszystko, co potrzebne, znajdziecie w opisie mojego filmiku. Nie będę o tym wspominał, bo naprawdę filmików jest, o co głównie chodzi, o tą ustawę. Filmików jest o tym wiele. Wszystko znajdziecie w opisie, poczytajcie, zastanówcie się nad tym, ile tak naprawdę tracimy. Ile tracimy nie tylko my, czyli osoby zajmujące się właśnie publikowaniem wielu materiałów w internecie, ale także wy, którzy je oglądacie, którzy je oceniacie. Ile na tym stracimy? Ile oni chcą na tym zyskać? Ile komercyjni producenci filmów, obrazów, wszystkiego? Ile oni na tym stracą, a ile zyskają? Bo wydaje mi się, że stracą o wiele więcej. Dobra, ja dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych odcinkach, jeżeli oczywiście powstaną. Jeszcze dodam, że ustawa w Polsce ma przyjść 26 stycznia, będzie to czwartek, więc prosiłbym, jeżeli zainteresujecie się tym, jak najszybciej oddać głos w petycji i walczyć z tym, co jest nam gwarantowane i co musi być dla nas, czyli wolna informacja. No i to tyle. Na razie.